What's up YouTube? Dzisiaj kolejny filmik, 24 godziny. Zamieszkam w piwnicach w opuszczonym domu. Myślicie, że tam idę sama? Nie, nie jestem na tyle odważna. Zabieram ze sobą Agę, ale ona jeszcze tego nie wie. Żeby przekonać Agę, żeby zamieszkała ze mną w opuszczonym domu. A później będziemy pakować wszystkie potrzebne rzeczy, żeby przetrwać 24 godziny w ciemności. Z duchami. Aga, Aga, gdzie ty jesteś? W garderobie. W garderobie, cześć. Wejdźmy do tej garderoby, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Światło, o. Aga, mam dla ciebie propozycję. Jaką? Fajną. No to dawaj. Zamieszkamy 24 godziny w piwnicach w opuszczonym domu. Ty sobie żartujesz, nie wierzę, że ty jesteś na tyle odważna. No? Ty pierwsza zwierzę, znaczy tylko pająka zobaczysz, a pajęczyna to będzie piski w lat. Wiesz, to nieprawda, ja miałam sama iść, ale myślałam, że ciebie zabiorę, bo chciałam zrobić taki fajny, śmieszny challenge. I ty mówisz o tym domu, o którym ja myślę? O którym ci opowiadałam, który ci pokazywałam? Tak. Kiedyś? Dobra, ja jestem chętna, ale jeżeli ty stchórzysz przed 24 godzinami, to dostajesz jakąś karę. Jaką karę? Nie wiem, zastanawiam się później. Teraz idę się pakować. O. Oprócz chipsów nie mamy nic w domu, więc idziemy do biedry. Zmiana planów. Nie biedra, tylko żabka. Bo podobno, żeby przekonać ducha, żeby cię nie ugryzł i nie zjadł i nie porwał, to trzeba mu kupić hot doga z żabki. Więc ja to nieprawda. Jest, picie jest, jedzenie jest, zupka jest, żelki są, chipsy, woda. A ty co masz w tej torbie? Zobaczysz! Jeszcze muszę świeczkę wziąć! Stój! Mam lepszy pomysł. Dziękuję. Powinno być. Tutaj. Pojemnik. Mam! Okej, jesteśmy przygotowane. Ja już mam obuw najwygodniejszy na świecie, czyli kroksy. Wejdziemy do tego domu na pewno oknem od piwnicy, bo ja za dzieciaka właśnie oknem tam wchodziłam. Chyba żartujesz. Nie, nie będziemy wchodzić drzwiami wejściowymi, bo one są zabite. Nie wejdziesz. Musimy oknem wejść. Serio? Więc wejdziemy takim małym okienkiem. Na pewno nam się dużo pozmieniało. Mam nadzieję, że tam nikogo nie ma. Wiele z was może pytać, gdzie jest ten dom, ale z racji bezpieczeństwa ja wam o tym nie będę mówiła, żeby nie doszło do jakiegoś tragicznego wypadku. Ja idę z Weroniką, więc będę ją pilnować. Mamy hot dogi, żeby przekupić duchy, więc idziemy w drogę! Jesteśmy już w środku, powiem wam, ale dom jest zarośnięty. Co mnie dotknęło? Ja, to ja ręką, cicho, nie bój się. Jest Weronika, Weronika w ogóle miała problem, weź cicho, bo szukam latarni. Co ty masz w tej torbie? Weź to dobra, ty to jest. Jedzenie! Dobra, mam latarkę. Pokaż mi to. No co, latarka? To jest latarka do lalek. No to co? Przyda się. Dobra, wyszłyśmy już z takiego małego pomieszczenia między jedną a drugą piwnicą. A teraz z tego, co mi się przypomina, to musimy skręcić za chwilę i wejdziemy do takiej mniejszej piwnicy, ale większej niż do tego pomieszczenia, w którym zaczęłyśmy nagrywać dla was już jak jesteśmy w opuszczonym domu. Weronika jest przerażona, jaka była chętna, to jest taka przerażona, boi się. A ja jestem bardziej odważna niż ona. Dobra, chodź Wera. Trzymaj mnie za rękę, trzymaj mnie za rękę. Uważaj, bo tutaj może być jakiś podest albo... Jakiś koszyk, przestań, nie bój się. To ty? To ja w coś popłynęłam. Przestań, chodź. Jezus, Jezus, Weroniko, no. Co to jest? Coś tu jest. Co tu jest? Co jest? Nie wiem, coś tu stoi, nie wiem. Jezus Maria! Omiń to, no. Nie, nie zostawiam mnie. Nie zostawiam cię, że idziesz pod rękę zem. Powiem wam, że żałuję, że się podjęłam tego wyzwania.
No chodź, chodź, nie bój się. Jezus Maria, ja nie, no plączysz mi się pod nogami, dziewczyno. Jak mam iść? To po co chciałaś tutaj przyjść? Co to jest? O, kogo nie ma, to jestem ja. Patrzcie, co tam wyprawia, ja się podświetlę latarką moją. Weronika, przestań. Chodź tam dalej, idziemy. Nie, ja nie chcę. To jest ostatnia piwniczka tutaj i zaraz zostajemy, chodź. Boże. Patrzcie, patrzcie na nią, patrzcie, co ona wyprawia. Jest bardzo odważna. Widać właśnie, widać. Dobra, to teraz zostaniesz, zostawię latarkę, zabiorę ze sobą telefon i pójdę poszukać czegoś. Nie. Ale ja nie, na czym usiądziemy? Muszę coś znaleźć. No to ja pójdę z tobą. O Jezu, wrodnogo. O Boże, nie, nie, bo ty będziesz... Nie, proszę, nie, zostawię mnie. Zostawiłyśmy plecak, wodę, torbę papierową i teraz muszę znaleźć coś, na czym możemy usiąść. Są to jakieś gąbki, ale są strasznie zarośnięte pająkami. Tego na pewno nie. Nie wiem, czy tutaj coś znajdziemy. Ale tu jest ciemno, Jezu. No, no uważaj, ty... uważaj, podest! Uważaj. Teraz coś znajdziemy. Powiem wam, że nie świecę latarką za bardzo, chociaż i tak mnie widać. O, tak z bliska, tak sobie ustawiłam aparat. Trzymaj moją rękę, nie bój się. Jezu, to jest lustro. Przestań. Gdzie jest? Przestań. Co jest? Co to jest tutaj? Przestań. Co to tu leży? Czekaj, muszę sprawdzić, no Jezu, stój. Jezu, Jezus Maria. Jakiś kamień? Nie wiem, co to jest. Dobra, chodź, idziemy dalej. O! O, jaki pajęczyny! Dobra, weźmiemy go. Dobra, chodź. Cię. Chodź. Cię. Z powrotem idziemy. Dobra, odezwę się do was za chwilę, bo w jednej ręce styropian, pod drugą ręką Weronika, latarka, ja w tej ręce co aparat. Nie dam rady. Jak już się rozgościmy, to się wtedy połączymy. Daj mi coś słodkiego, spadł mi cukier. Weronika, nie marnuj baterii w telefonie. Używaj tą latarkę dla lalek. Powiem wam, że nigdy nie widziałam tyle obrzydliwych pajęczyn i pająków. A co ty myślałeś, że takim opuszczonym domu to co będą? Sprzątać. Sprzątaczki przyjadą, tak. Zjadą na salony. Przepędzą kurze i pajęczynę. Tak. No to sorry. Twoje wyzwanie jeszcze się nie kończy. To nie fair, ty masz internet w telefonie, a ja nie mam. Ale ja tylko przeglądam komentarze, na które muszę odpowiedzieć. Rzuciłam TikToka dzisiaj. A ja muszę popisać z koleżankami! Nie będziesz pisała, bo się telefon rozładuje. A chodź, też nie dam, bo też bateria padnie. Ale za dobrym. Kanapka. A ty? No, ja też. Jemy? No. Pójdziemy się potem przejść po piwnicach? Nie! Zostajemy tu! Z czym jest ta kanapka? Chyba z nuggetsami. Teraz ci powiem. Papryka, dressing paprykowy i nuggetsy. Na bogato! Pycha! Jak ci szokuje? Bułka z żabki? Bardzo dobra. Dobra, nie? Pyszna. Mięciutka. Szkoda, że ten sos nie jest ostrzejszy. Wolałabyś na ostro? Co tak? Wszystko! Nie słyszysz? Nie strasz, bo się zesrasz! Co nie strasz, nie strasz, bo się zesrasz. Cicho. Cicho, cicho. Przestań, przestań. Cicho! Deszcz chyba pada. Ale tak jest na pewno dziurawy. To też tak kapie. Ja chcę wracać do domu. Jeszcze 20 godzin przed tobą. Zimno mi, dałabyś mi koc. Dobrze, zabrałam. Masz. Daj. Przykryję się, żeby żadne pająki mi do włosów nie weszły. To ci wejdą na plecy, bo tam są odkryte. Już nie! Ciociu, dasz się napisz Red Bulla, żebym się tak nie bała. Masz. Napij się. Dobrze, że wzięłam dużego, a nie małego. A zastanawiałaś się nad jednym? Co zrobimy, jak będzie nam się chciało, siku? Do kąta. W kącie będziemy lać? No. A jak myślisz, duchy gdzie leją? W kąty. Jak można w takim okropnym, ciemnym miejscu myśleć o aplikacji Too Good To Go? No właśnie, jest ostatnia paczka dostępna w cukierni Basara. Ale niestety, nie mam karty, karta została w domu. To może ja się wrócę ci potem. Hej, Kacper, masz kartę jakoś pożyczyć? Kacperko! Duszku, Kacperko! Pomocy! Ciuciu, gdzie są chipsy? W torbie papierowej, tu koło ciebie, weź wyjmij sobie. Nie w plecaku, w torbie, tu obok, tu. No gdzie to je? Co to jest? A co masz? Włosy!
Co? Jakie włosy? Ja nic nie widzę, ciemno jest. Poczekaj, wezmę, tylko obrócę latarkę w telefonie. Ale ten czas się normalnie ciągnie. No napij się czegoś, który sok chcesz? Tam nie. Zielone, czy ten pomarańczowy? Nie chcę żadnego. No weź Fera, wypij coś, nie wyjaśni to już tego łyka. Nie, bo będzie mi się chciało ścikły i będę musiała do kątów. To ja chcę ścikać, że będziesz tutaj do tych kątów chodzić. Napij się, trochę wysikasz się raz, trzymaj. Nie. Albo wyścigam się do butelki. No to musisz najpierw wypić. No tak. Weronika usnęła, więc dobrze się składa, bo idę wyłączyć jej telefon, ponieważ strasznie się bała spać bez włączonej latarki. Ale ja mam tylko 35% baterii na telefonie, u niej też jest niewiele, więc musimy dbać teraz o baterię w telefonie. Latarka na jeszcze działa, ale nas strasznie hałasuje, jak do was mówimy. Więc ja teraz spróbuję Weronice wziąć telefon, żeby sobie smacznie spała. A ja to ja! Spokojnie, Vera! Vera, to tylko ja wyłączę latarkę w telefonie, dobra? Nie! Tak. Nie, bo się przebudziłam. Nie, bo się rozładuje telefon. Ale świna siedząco. Halo? Halo, halo, halo! Nie śpię, tak tylko się położyłam. Nie śpisz? Ile nam zostało tak w ogóle? A która jest godzina? 23:30. Ile? Ile? Gadaj. Nie pytaj, bo będziesz miała dość. Vero, mam strasznie skurzone ręce. Chodź mi polejesz wodą. Okej. Okay. Co? Dobra, spoko. Nie ziewaj! Wiem, bo to zaraźliwe. Trudno co zrobić. Jeszcze długo będę ziewać. To pójdę spać. Masz, tu masz wodę, odkręciłam, tylko uważaj, nie lej za bardzo, żebyś mnie nie zmoczyła. Dobra. Masz tutaj, trzymaj. Jezu, czemu tu? No bo to jest trochę dalej. Bo jest to dość ciężkie. No bo to jest 5 litrów, daj tu, czekaj. Czekaj, tak, tu. Gdzie? Tu. Dobra. Ale odsuń się, żeby się zmoczysz. Dobra, tyle. Tyle. Jeszcze trochę. Dobra, tyle. Dzięki, Vera. O Jezu, trzeba to zakręcić. Gdzie jest zakrętka? Jest, dobra. O! A teraz, gdzie wysuszę ręce? Tu! We mnie, patrz, o! Dziękuję. Aga poszła zobaczyć, czy jest jasno, a ja sobie zrobię zupkę chińską. Dobra. O! Jestem spakowana, mam czajnik. Teraz muszę zupkę znaleźć. Co ty robisz? Zupkę chińską. Jaką zupkę chińską? Jaką zupkę chińską? No zupkę chińską, o co ci chodzi? Czajnik elektryczny, co jest potrzebne, żeby była ciepła woda? Czajnik. I? Woda? I? Prąd? No! Też go masz w torbie papierowej? Tu nie ma prądu? Nie, tu nie ma prądu. Jezu! No, to co ja mam teraz? Może zjeść zupkę zalaną tą wodą z tej butelki, co mi ręce myłaś. Coraz bardziej mi się siku chce, więc muszę się wziąć za mój soczek. I to nie jest dobry pomysł, bo jak ci się chce, to nie pijesz więcej. Czekaj, ciszej. Co? No czekaj, ciszej. Ja jestem cicho. No, no, tak, przestań. Ciociu, no! Przestań. Czekaj, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Co to jest? Nie wiem. Chyba...